Ja dzisiaj tylko króciutkie uwagi, proszę Państwa, bo ja dzisiaj właśnie tylko króciutkie uwagi, bo się nic w kraju nadzwyczajnego nie działo. Właściwie jedyną taką ważniejszą informacją jest to, że pan Szymon Hołownia oficjalnie ogłosił, że chce być prezydentem, no i że będzie kandydował. Ale zanim nieco rozwinę temat, bo ja dzisiaj bardzo krótko, troszkę właśnie jak widać jestem trochę przeziębiony, to tylko jak zwykle proszę o suby, łapki, wsparcie, darowizny, etc. Licząc na Państwa przychylność. Więc uważam, że to, że pan Hołownia się zgłosił i że on jest niby takim liberalnym katolikiem, to, że on może dość sporo namieszać, zwłaszcza, że ma podobność bogatą sponsorkę, córka pana Kulczyka. No i wszyscy się zastanawiają, jaki będzie efekt jego występu. Ja podejrzewam, że nie dość, że sporo namiesza, to, że chyba bardziej zaszkodzi kandydatom Platformy i PSL-u niż nawet PiS-u, a chyba najmniej zaszkodzi kandydatom Lewicy. Ale sądzę, że pojawienie się jego jako kandydata pozapartyjnego może trochę zmienić debatę i nadać jej nowy ton czy nową dynamikę. No ja sądzę, że z Lewicy pojawi się lub powinien zostać zadysponowany pan Adrian Zandberg, co według mnie dla Lewicy było korzystne. No ale nie wiem, czy oni tam się dogadają, bo jakieś babki są forsowe, co dla mnie nie jest zbyt mądrym i szczęśliwym pomysłem, no ale ja za Lewicę nie rządzę, prawda? Według mnie oczywiście pan Hołownia nie ma większych szans na zdobycie prezydentury. Nieco większe szanse ma na wejście do drugiej tury, choć też dość ograniczone. No ale ma niezłą opinię, niezłą pracę, prasę. Trochę jest znany z telewizji. Jak mówię, bogata sponsorka, córka Kulczyka, czy jeszcze inni go będą popierać. Ktoś go popiera, że go tak wystawił, czy zdopingował. No i może być ciekawie. Ale nawet gdyby fuksem udało mu się zostać prezydentem, co oczywiście wątpię, to by był nim niezbyt samodzielnym. Sądzę, że nawet mniej niż pan Zeleński na Ukrainie, który usiłuje, prawda, mimo tego, że niektórzy w to nie wierzą, dość, czy nie wierzyli w niego, zwłaszcza nie na Ukrainie, co w świecie, próbuje no, dosyć sobie radzić i prowadzić w miarę samodzielną politykę, nawet niezależnie od Kołomojskiego, innych oligarchów Unii czy Ameryki. Próbuje lawirować. No więc zobaczymy, jak to się uda. Z Rosją też się próbuje Zeleński dogadać. I ciekawe, jakby to było, gdyby pan Hołownia wystartował. I bardzo ciekawe, kto wejdzie do drugiej tury. No i komu przekaże swoje poparcie pan Hołownia. Albo kto jemu przekaże poparcie, gdyby przypadkiem wszedł do drugiej tury. Zapowiada się to dość ciekawie. Jest to dość niespodziewany ruch. No i będzie, pożyjemy, zobaczymy. No i szanse na to, że pan Duda na pewno wygra, znacznie maleją. Więc pożyjemy, zobaczymy. To tymczasem amen.